Zawierucha historii, która przeszła nad naszą ojczyzną, zmieniła los tysięcy obywateli naszego kraju, rządzonego od 1945 roku przez tak zwaną władzę ludową, która dokonując parcelacji majątków ziemskich, pozbawiła ich właścicieli środków do życia. Jakie były koleje losu tych ludzi, których określano mianem wrogów klasowych? Autor tego filmu, prezentując właścicielkę majątku Kotwin, ocalił od zapomnienia tragedię sprzed lat i dał świadectwo prawdzie tego okrutnego czasu. Podobne tragedie przeżyli inni ziemianie naszej ziemi opoczyńskiej, naszej małej ojczyzny. No ojciec odważny był. On walczył w 20 roku, chciał się zgłosić do kawalerii. I tak jak wszyscy powiedzmy tam jego sąsiedzi i tak dalej, to zgłaszali się razem z koniem. To była już wczesna wiosna 20 roku. No i wybrał sobie takiego konia bardzo pod wierzch nadającego się, ślicznego. I ten koń sparszywiał. Więc nie mógł tam iść. Wobec tego poszedł do zmotoryzowanego pułku, którego siedziba była w Łodzi. No i potem brał udział w 1920 roku w tych wszystkich bitwach. I wrócił 11 listopada 1920 roku. A ja przyszłam na świat w sierpniu 1921 roku. Takie skojarzenie. Panie Jadwiko, nie wiem, czy które Pani ulubione miejsce, czy tutaj może... Wszystko mi jedno. To tutaj byśmy prosili ze względu na to, że tutaj najlepsze oświetlenie, nie? Wszystko jedno. Aha, to jest ten jeden. To dla mnie, to dla mnie. To jest Pani mleko. Promenade. Jeszcze muszę Panu powiedzieć historyjkę. Słucham. Ja się urodziłam w Drzewicy, w tym domku, po którym już w ogóle śladu nie ma. Urodziła się Pani w Dworku Kobylańskich, na terenie fabryki Gerlach. Tak, tak, tak. Moja mama jest Kobylańska. Pani mama z Kobylańskich tak. Spotyka Wacława Bauernfeinda. Tak, tak. W 17 roku był ślub tu w Warszawie, w majątku jego ojca Gołkowie. No było za dużo tych braci. Aczkolwiek tam był młyn, cegielnia, gorzelnia, oranżeria, no i oczywiście ziemia rolna. Pięciu braci mogło się podzielić. I oni się podzielili, tylko mojego ojca spłacili. Mógł kupić Kotwin. Zresztą tak. trochę z posagu mojej mamy też korzystając. Jak on ten Kotwin doprowadził do porządku, to pan nie ma pojęcia. To było takie podobnie złote jabłko. On był śliczny. Przejrzałem sobie te dokumenty, nie będziemy chować. Po na koniec ze sobą. Dobrze? Dobrze. To jest coś bardzo starego, ale co? Pas? To jest paszport chyba jeszcze z czasów carskich. Ale kto? Och, to jest mojego ojca. Bauernfeind. Widzi pan? Paszport mojego ojca. To było tutaj. To było tutaj. Kotwin. Te zdjęcia. To jeszcze mamy z wierzchu. Są bardzo ciekawe. Tak. To dotyczące Kotwina. I od razu od pierwszego roku, jak tam gospodarował, to zaczął, prawda, budować. I ten dworek naprawdę był taki przyjemny. A ile mieliście hektarów w Kotwinie w sumie? Ponad 200 w każdym razie, ale poprzedni właściciele mieli długi. Ojciec kupił z tymi długami. I tam musiał spłacać, ale to mu się w końcu wcale nie opłacało. I moja mama dupnęła nogą, słuchaj, zrób coś, żeby spłacić ten bank. No i ojciec musiał spłacić. Zostało mu się 105 hektarów i 30. Pamiątka. Chyba miałam tu 3 lata, nie więcej. A ta kobieta? Babunia! Nasza babcia! Ale jaka suknia przede wszystkim. Nie wiem, XIX wiek. No tak. Na kucyka, mieliśmy takie kucyki. Macie to takie czarne opaski. Co on to było? A, bo to dziadek umarł. Aha, i to... Ja tam mogłam mieć, 7 chyba. A siostra? To ja jestem, tutaj moja siostra, a tutaj w środku jest troje Marcińskich. I to jest właśnie ta figurka, proszę pana. No to jest od południowej strony tak, ogrodu. Tak, to jest moja siostra z pieskami. To jest przed domem
Znaczy w ogrodzie to jest. Kotwin? Kotwin. Tutaj był. Tu jest ten kort tenisowy. A promada, bo to cała była historia. W 28 roku podpalono nam na jesieni, jak już wszystkie zbiory były zrobione, stodole. Ta stodoła się całkowicie spaliła i zostało klepisko. I ojciec wpadł na pomysł, żeby tam na tym klepisku zrobić kort tenisowy. To jest, zdaje się, pani siostrą tu w Warszawie gdzieś, tak? Tak, tak. To jeszcze w berecikach szkolnych. Gimnazjalnych. Gimnazjalnych, tak. Tam jeszcze te znaczki gimnazjalne nadal w berecikach. I to jest na ulicy Marszałkowskiej. To ciekawe te zdjęcia, naprawdę ciekawe. Dom służby czynnej numer 1, druh Bauernfeind Wacław. Jest czynnym członkiem Straży Pożarnej Ochotniczej w Kamiennej Woli w stopniu prezes. W 65 roku. Naczelnik Straży podpis nieczytelny. To są wiadomości Urzędu Patentowego. I tu są zaświadczenia dotyczące tych patentów chyba wydanych na produkcję. Ojciec w 30 latach już fabrykował te bryczki, no tam pojedyncze, prawda, i w takiej kuźni kowala, który, prawda, w międzyczasie kuł konie. I w 34 roku ojciec postawił bardzo ładny budynek. Oddzielnie była kuźnia i oddzielnie tapicernia i lakiernia, tak. I najbardziej szły kotwinki. To były takie bryczki powozy. To jest jeden z pierwszych takich reklam. To jest cennik również. Ale tam jest w życie. Ci to, co brali, płacili w naturze. Tak, ale wtedy przeliczali, że to na pieniądze. Mój ojciec miał tą wytwórnię bryczek i tam u niego pracowało dużo pracowników. No i oni oczywiście mieli swoją pensję, swoją płacę, ale ojciec uważał, że oni powinni uczestniczyć w zyskach tej fabryki. I ten pomysł chciał w ogóle wprowadzić w całej Polsce. Podskonały pomysł. A pani pamięta ten samochód może, który się skonstruował tam w Kotwinie? Pamiętam świetnie. Jeździł ten samochód? A, nawet ja jeździłam nim. Tak? Tak. I tu jest zdjęcie tego, tego samochodu. Tak, tak. Kiedyś ojciec mnie wsadził do tego samochodu przy kierownicy, a tam właściwie były dwa miejsca, no jeszcze trzecia osoba by się zmieściła. Bo było na początku, dla kierowcy było jedno miejsce, potem takie przejście lekkie do tyłu i tam dwa miejsca z tyłu. To było ten samochód. To są rysunki techniczne patentów pani ojca. To jest, to mamy jest ten zawieszenie. Nie. To jest chyba zawieszenie. Ale to jest chyba ten samochodzik. To jest samochód chyba. Ma pani rację, tak. Tak. To zawieszenie, które było nowatorskie w tym czasie, prawda? Tak. To są odręczne plany tego samochodu. No kto wie, może by na ziemiach opoczyńskich powstała fabryka samochodu, żeby nie wojna, prawda? Tak. Co pani losy tego samochodu? Tutaj jest gdzieś w tych papierach opinia profesora Politechniki Warszawskiej. Opinia jest, że owszem, urasonowanie bardzo piękne, wszystko śliczne, ale karygodna wada. Napęd na cztery koła. Ojciec bardzo dużo wtedy produkował i jak już, prawda, zbliżała się wojna, to w końcu sierpnia ojciec wysłał 4 czy 5 tych bryczek. I niestety, proszę pana, te wszystkie bryczki gdzieś zaginęły na kolei. Panie Jadwigo, chcieliśmy zapytać, czy by pani jakiegoś nie wygospodarowała dnia, żeby panią zabrać do Opoczyńskie. My w tej chwili tu nie mamy żadnego samochodu, bo córka tu trzymała samochód. Tylko, że córka w Ameryce, ale w przyszłym tygodniu przyjeżdża tutaj. My ciągle tutaj, kilka razy na rok tutaj przyjeżdża, ale z córeczką tam. Jakoś może to wymyślimy. Zapomniałam swoich orderów.
pani się zna z tymi ludźmi? Znam się dobrze, to jest chyba 96 lat, czy 94 lata. Pani, która mieszkała przed wojną. Nie wiem, bo tutaj babcia taka jeszcze jest. A no właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry, a pan, no to jest wnuk, tak? Tej babci. Nie, to babka. Ja to się ożeniłem tutaj, jest. Tu jest wnuczka i tego. A, no może właśnie. Pani, jakby po nim chciała, to może pani wejść i odwiedzić babcię. Pani dziedziczka, nie pani idzie tu. Pamiętam dobrze, to były drzwi między stołowym pokojem a salonem. Jak się te drzwi otworzyło, no to rzeczywiście piękna perspektywa była. Tam był salon? Tam był salon. A tu stołowy pokój. Tak, tak. I piękna klamka to była tutaj przy wyjściu. To jest taka klamka była mosiężna. Mosiężna, tak. No i to jeszcze jest. Ale co, leży tam tak. Te drzwi jeszcze chyba są, trzeba zobaczyć po górze. A pani mąż to tutaj zastał takie dwa lichtarze wielkie. I kiedyś on sam mi mówił, że zawiózł do księdza na Tak, tak. Tak? No i zawiózł, jak to mówią, żeby chociaż grosz dali za to. Nic. Nawet się złością i nerwową go, to na co moja furmanka była. Tak było. Tak, nic nie dali. Do muzeum? Do muzeum chyba to poszło, tak, tak. Ja się upomnę. Rzeźby drewniane były tutaj i też były do muzeum dane stąd. A te rzeźby, to nie były moje. To niech tam sobie będą. Bo to tutaj był taki z ramienia Niemców był taki pan. Jak Niemcy wchodzili, to spalili ten stary dworek. W tym starym dworku to były mieszkania dla pracowników, dla tych rolnych. Tam było przecież kilka pokoi, także tam trzy czy cztery rodziny mieszkały. Więc to spalili Niemcy, spalili stertę całą. I parę okolicznych tych domów. Matka Boska, czy to się coś zmieniło? Matka Boska, bo... Zdjęcie, bo tam jedno jest zdjęcie, jak pani jest dziewczynką. Tak? Tak. Ja nie pamiętam, nie wiem, że jest. Proszę, Hanusia, stań tutaj. Stań pod podwórkiem. Ojciec we wrześniu podarował jedną platformę właśnie ze stajni, parę koni, tak. Żołnierzom, tak? Tak, ze łzami w oczach prosili ratuj, dziedzicu ratuj. No i ojciec dał im platformę, parę koni i oni pojechali tam na wschód. Rozbitki Wojska Polskiego w dniu 7 września 1939 roku. Tak, tak, tak. Kapral Balcerzak, Jakubowski. Dokąd dojechali, to nie mam pojęcia. Przypuszczalnie oni wszyscy jakoś się uratowali. Co się stało z platformą, to nie wiadomo. Po kilku dniach konie z sinetem wróciły. Poczciwe konie. Ale przy tym nazwisku niemieckim, tak. Bauernfeind. Bauernfeind. Niemcy nie próbowali współpracy? Tego ja nie wiem. W każdym razie no, w ogóle nie było mowy, absolutnie. Tu ja, 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 tu
Tak, szerokość to może ten ta sama szerokość. Ale tak, jest takie, jest taka, taki cień tarasu, szerszy i tutaj to... No widzi pani, jak to... Jeszcze pani przyjdzie, że trochę popatrzy. Czerwca 1940 roku. W poniedziałek rano przyjechali Niemcy, bardzo wcześnie, jeszcze słońce zdaje się nie wstało. Wyciągnęli Karwowego i powiedzieli prowadź do dworu. No i tam od razu ojca zaresztowali. I do Opoczna od razu prosto do więzienia. Od razu w Opocznie był bardzo torturowany. Najgorsze było to, że mój ojciec był wzywany bardzo często do gestapo, a wracał co najmniej z podbitym okiem, a bardzo często to tak był zmaltretowany, że trudno to było opisać. Do Opoczna żeśmy zawsze wysyłali paczki, dwa razy w tygodniu można było posłać paczki z żywnością, tak. A czy bezpośredni kontakt był możliwy? Nie. Dotarł do nas jeden list, pisany na papierze, w którym było to jedzenie zawinięte, taki papier, taki wie pan, szary, brązowo-szary. I tam właśnie ojciec pisał, jestem oskarżony o udział w partyzance majora Chobara. Spotkał Dobrzańskiego u pana Rutkego, on był leśniczy w tych lasach przysuskich. Hrabiego Dębińskiego i oni przeważnie po siano już potem przyjeżdżali. Pierwszego dnia jak przyjechali, no to była sensacja, no od razu było widać wojskowego, to wie pan, z daleka można poznać. I od razu na całą Biesiale i okolice i przyjechali do Kotwina. A co oni tam dostali, to nie wiemy, ale tam całe paczki były i tak dalej. No, jak ojciec umawiał się z nimi, to mnie wysyłał do Drzewicy. Bardzo słusznie, bo inaczej mogłabym razem z ojcem być aresztowana. Czyli ktoś musiał donieść. Ludzie po prostu, nawet ci miejscowi z Kotwina, to byli strasznie dumni. O, u nas już byli żołnierze Chobara, już byli i oficerowie, i żołnierze. O, już tam pan dziedzic, to już ich tam zaopatrzył w to i w tamto. Więc to się rozeszło, wie pan, już nie po jednej wsi, ale po wszystkich. Po prostu ludzie się chwalili tym. Więc trudno to powiedzieć, że to jest donos. Zaświadczenia myśmy mieli o tej pomocy i myśmy to w ogródku naszej babci zakopały. W Drzewicy, tak? W Drzewicy. Przyszła nasza kochana komuna. To rozwalili przede wszystkim dom wuja Augusta. Również te wszystkie ogródki dookoła. Robotnicy wykopali coś tam z ziemi, więc z wielką ciekawością co? A to były właśnie dokumenty mojego ojca, zaświadczenia od Chubarczyków. I to wziął znany mieszkaniec Drzewicy, pracownik dawny fabryki, już nie żyje. Ale jego rodzina ma te zaświadczenie i nie chcą mi oddać, tylko daje mi takie jakieś xerokopie. Tak jak ojca już tam aresztowano i tak dalej, to mama powiedziała, słuchaj, nas tutaj w Kotwinie Niemcy nie będą trzymać. Pojechała do Warszawy i tam znalazła jakieś tam mieszkanie i ono tam jeszcze czekało na nas kilka miesięcy, no ale się potem na wiosnę zjawili Niemcy i od razu powiedzieli, no przejmujemy cały majątek na rzecz Rzeszy Niemieckich. I od razu postawili taki wielki, taką wielką tablicę z napisem Staatseigentum
kotwin. No i było stacyjne. Państwowa własność. To był marzec, prawda, już 41 rok. No i co dalej? No siedział w tym odpocznym więzieniu. I tak około 20 czerwca zawieźli go do Piotrkowa. Myśmy też tam posyłali jedzenie. Dwa razy na tydzień go było. Tego dnia, gdzieśmy posłali ostatni raz, to był taki nasz stangret wiśniewski. I on wrócił z całym tym bagażem i powiedział, bo pana dziedzica nie ma już w tym więzieniu w Piotrkowie. I co się z nim stało, nie wiadomo, czy pojechał do Niemiec, czy gdzie, czy co, nie wiadomo, co się stało. To był koniec września, 40 rok. Do gminy przyszło pismo wykreślić Wacława Bauerfeinda z listy żyjących. Tylko tyle. To było takie zawiadomienie o śmierci. No więc żeśmy wiedzieli, że nie żyje. Ale gdzie? Jak? To nie, którego dnia? Nic żeśmy nie wiedzieli. To jest wiadomość. Tak? O odkrytym grobie w Moszynicy właśnie. Aha, tak. Do pani matki zdaje się adresowano. Tak. To był ostatni albo przedostatni dzień kwietnia. Przyszedł właśnie ten list do mojej mamy. Jeździł na pewno i do Kotwina, i do Drzewicy, i Bóg wie nie gdzie. Właśnie w zawiadomienie, że będzie ekshumacja w Złoku. Mama była w Łodzi. W ostatniej chwili to dostała. Ekshumacja miała być w sobotę czy niedzielę, coś takiego. Miała tam jakiegoś znajomego furmana, który miał konia. Z Łodzi tam do tej Moszczynicy nie jest daleko. Więc mama prędko go tam poprosiła, żeby następnego dnia rano bardzo podjechał po nich. I ją i moją siostrę zabrał do tej Moszczynicy. No, ten pan furman się ucieszył, że zarobi. Tymczasem następnego dnia była taka zawiejka, deszcz ze śniegiem. Ten furman przychodzi i mówi, a nie pojadę, bo śnieg. No więc mama była bezradna, na pociąg już było za późno. I pojechała następnego dnia. Więc już był grób zasypany. I tylko potem mama się dowiedziała od, już nie wiem od kogo, bo tam kogoś z Opoczna, że znaleźli mojego ojca. Był w płaszczu, w którym zwykle chodził. Miał rozstrzelaną całą głowę. No i w ogóle wiele ran. I pochowany w tym samym grobie, więc on tam leży. Ja akurat wtedy miałam samochód, przyjechałam, najpierw prosiłam tego Grudzieckiego, ponieważ on w fabryce Drzewickiego, tego, żeby zrobił tabliczkę dla mojego ojca w fabryce. Jak pan wie, tam nie było trudno to zrobić. Thank you.
w środku córka i wnuczka, która już ma w tej chwili 8 lat. A tego pana to zna pan na pewno. Wysoki, przecież niech pan zobaczy, gdzie ja jemu sięgam. Przecież ja nie jestem taka malutka jeszcze. I moja córka jest wyższa ode mnie. A on jeszcze chwilę od córki wyższy. No i sama nie wiem, gdzie ja powinnam być. Dlatego, że ja bardzo lubię to mieszkanie. W ogóle ja chcę być w Warszawie, ja chcę być w Polsce. Ja mam czworo wnucząt. Moje starszych, Jim i Kasia. Kasia chce koniecznie tutaj przyjechać do Polski i tu mieszkać. Tylko musi na razie studia skończyć tam. Najstarszy już się ożenił z Amerykanką, więc już tam wsiąkł. Chyba, że Amerykance się spodobał Warszawa.